Pewnie nieraz mieliśmy takie doświadczenie, że byliśmy do czegoś namawiani, zachęcani do wstąpienia do jakiejś organizacji, do jakiejś grupy, do nabycia jakiegoś produktu i obiecywano nam, że jeśli to uczynimy, to będziemy szczęśliwi, to wszystkie problemy odejdą, jak dotknięciem czarodziejskiej różdżki. I dobrze wiemy, że te słowa często mają mało wspólnego z prawdą, że jest to tylko manipulacja, abyśmy zakupili ten produkt, abyśmy wstąpili do takiej czy innej organizacji. Pan Jezus, gdy nauczał, gdy zachęcał, żeby przyjąć Jego dobrą nowinę, nie owijał w bawełnę. Zapowiadał, że jeśli ten, kto pójdzie za Nim, zaufa Mu, to musi się spotkać często z odrzuceniem. I dzisiaj słyszymy o tym, że ci, którzy będą go naśladowali, często będą nienawiści u świata. Tak jak go znienawidzono, tak samo chrześcijanie też często będą nienawidzeni, będą spotykali się z agresją. Ale co w tym najważniejsze? Nie to, żeby się skupiać na tej nienawiści, być tego świadomym, ale żeby też nie odpowiadać tą nienawiścią, gdy ktoś nas nienawidzi, ale żeby tak jak pan Jezus odpowiadać miłością, cierpliwością, przebaczeniem bo tylko w ten sposób możemy ten świat zmienić na lepsze. A zatem bądźmy świadomi, że wierząc w Pana Jezusa, przyznając się do Niego, będziemy spotykali się z nienawiścią, ale my na to nie odpowiadajmy gniewem, ale odpowiadajmy pokojem, miłością i przebaczeniem. Amen.